Czekają panowie samorządowcy, czekają państwo rosta, panowie burmistrzowie. To są cztery gminy. Bardzo dziękuję. Pan starosta, pan burmistrz Tulna, pan burmistrz Jaskorza i pan przewodniczący rady powiatu. Słuchajcie, piękne. Zapraszamy do góry. Prawda? Robi wrażenie, bo jakoś tutaj tak. Naprawdę robi wrażenie. Muszę zobaczyć, jak mamy ścianę gwiazd, miasto. Kto tu nie był? No rzeczywiście, na niezłe. No. A drugie miejsce? Na dalej. Nie ma miejsca. Zaczynamy. Ja rozumiem, że Panie na powitanie stały, tak? Więc witamy bardzo serdecznie Panią Marszałek Sejmu, Panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Oczywiście myślę, że tutaj brawami warto by było. Dziękuję bardzo i już może, tak właśnie, może usiądziemy. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Marszałek za przyjęcie zaproszenia do powiatu sępoleńskiego. Byliśmy przed chwilą w powiecie nagielskim, teraz powiat sępoleński. Muszę się pochwalić, Pani Marszałek, to jest mój rodzimy powiat, to jest miejsce, gdzie się urodziłam, to jest moje gniazdo, z którego jestem niezmiernie i bardzo dumna, ponieważ uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Zresztą jak Pani Marszałek przyjeżdżała, to pewno widziała, jak są piękne widoki, ile jest pięknych lasów. To jest natura, mamy tutaj gdański park krajobrazowy. Mamy rzeczywiście taką naturę z nieskażoną cywilizacją, przy tym jest dużo jezior. Można powiedzieć, że to są takie Mazury na krainie. A region Kraina. Zgromadzone tutaj Panie, za które dziękuję bardzo, że przyjęliście Panie również zaproszenie, to są przedstawicielki kół gospodyń z całego powiatu. Pani Marszałek, postanowiliśmy zrobić tutaj takie spotkanie kobiet powiatowych, ale również zostały zaproszone Panie Radne, kobiety radne. Ponieważ jest Pani wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet aparycją, sympatią, uśmiechem, jest Pani zachwycająca i jest to dla nas kobiet wszystkich wzór do naśladowania, więc pozwoliłam sobie na to, żeby zaprosić właśnie przede wszystkim kobiety, ale nie mogę oczywiście zapomnieć o Panach, którzy tutaj naprzeciwko usiedli. Teraz wstępnie przedstawiłam, ale pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić Pan Starosta Powiatu Sępoleńskiego, Pan Krzysztof Kadyk. Pan Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Marek Hart. Pan Burmistrz tej gminy, w której jesteśmy, Waldemar Stupałkowski. Pan Burmistrz gminy Więcbor, w której się urodziłam dokładnie, Więcborku. Pan Roland Brzewski oraz z boku z małżonką siedzi Pan Burmistrz Kamienia Gdańskiego. My tutaj przygotowaliśmy taką króciutką informację, znaczy Panie z kół gospodyń, za chwilę oddam głos, ja nie będę mówiła, bo nie jasne, najważniejsze są dzisiaj Panie. Oddam głos Pani Przewodniczącej, która przedstawi to, co się dzieje na terenach wiejskich, co robią koła gospodyń, bo robią ogromną robotę, niesamowitą pracę. Przyglądam się temu na co dzień od wielu, wielu lat i jestem pod wrażeniem pomysłów kobiet, a głowy kobiet niby są malutkie i bardzo zgrabne, ale pełne pomysłów i mózg pracuje 24/24 godziny na dobę. I rzeczywiście robią fantastyczne rzeczy i poproszę Panią Basię Sędzierowską, która opowie o pracy wszystkich kobiet w całej... Nie, przepraszam, powiecie. Dziękuję Pani bardzo, Pani Poseł. Bardzo Pani dziękuję za oddanie mi głosu, jak również dziękuję za przybycie tak zacnej osoby, jak Pani jest. Ponieważ jest to historia, nigdy dotychczas nie było nikogo z Warszawy właśnie
Pani Marszałek. Dziękujemy Pani za to i duże brawa. Cieszymy się z obecności Pani tutaj i nadmienię, mam trochę tremę, ale powiem to, co robimy na terenie powiatu, jak wspomniała Pani poseł Kozłowska, która zawsze nam, jak wygodnie mi, jak stoję, gdy zwracam się do publiczności. Przede wszystkim do tak zacnej osoby, jak Pani jest, bo naprawdę tylko z telewizji znamy, nie znamy natomiast dnia codziennego. Chciałabym podkreślić, że robimy wystawy stołów biblijnych, wielkanocnych, gdzie uczestniczą wszyscy, przede wszystkim wspiera nasz powiat, wspiera nas gminy, wspierają, są nam przychylne bardzo. Organizowany jest Dzień Matki, organizowane są przeróżne wystawy, jak również jedziemy do Przysieka, jedziemy do Minikowa, żeby promować tą naszą ukochaną krainę, tak jak powiedziała Pani Iwona tutaj. Bardzo Pani dziękuję za to podkreślenie. Dziękuję wszystkim za to, że jesteśmy tak wspólnym, takim rodzinnym domem. I proszę, Pani Marszałek, proszę się tak czuć jak we własnym domu. Co robimy? Wszystko. Pakujemy, pieczemy, gotujemy, pieczemy chlebki, robimy to, na co po prostu mamy ochotę. Przeróżne festyny wiejskie, bo o to nam chodzi, żeby się wypromować, żeby być wśród ludzi wsi, żeby no, być wśród ludzi i pokazać się na zewnątrz to, co robią koła gospodyń wiejskich na terenach wsi. Mamy również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie możemy też z projektu skorzystać, prawda? No teraz co do żylki, wiadomo, wypracanie mięsów. Wiadomo, lecimy gdzie. Panowie spawają, oczywiście, bo ktoś musi to zrobić, ale panie robią te rzeczy, które przyciągają wzrok. Chciałabym bardzo panią poprosić, bardzo serdecznie panią poprosić, przygotowałyśmy taki skromny upominek dla pani, w ogóle od wszystkich pań z całego powiatu. Są to roboty takie nasze, wiejskie, proszę przyjąć. Są to jagody z naszych lasów. Jest to miód pszczeli również. Jest nawetka z aronii. Wszystkie same takie dobre rzeczy. Nie sposób wszystkiego wymienić, to co my robimy, ale w takim skromnym proszę przyjąć od nas ten dar w imieniu wszystkich kół gospodyń wiejskich powiatu Sępólno-Dreńska. Dziękuję za to, że przyjęła Pani o nas ten skromny podarunek. Myślę, że w Warszawie podzieli się Pani z koleżankami. Z kolegami, nie z kolegami też, oczywiście. Jeszcze będąc przy głosie, chciałabym podziękować Pani Dyrektor Sępólnego Domu Kultury. Dziękuję Pani za przygotowanie takiej atmosfery rodzinnej. Ja również bardzo dziękuję Panu staroście, Pani starosto, dziękuję za współpracę, proszę o dalszą współpracę. Dziękuję Panu Burmistrzom, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim radnym, którzy nas wspierają w naszej działalności, w tym wiejskim, takim prostym, zwyczajnym. Dziękuję za głos, dziękuję za te kilka słów. Jeśli będą jakieś pytania, proszę bardzo, z chęcią odpowiem. Dziękuję bardzo. Może Pani Marszałek, może ktoś z gości chciałby zająć głos. Bardzo proszę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tu mogę być, a to miejsce, że bardzo przypadło mi do gustu. Ja przyjechaliśmy już tutaj, zobaczyłam do Centrum Kultury, zobaczyłam elementy filmowe i potem dalej gwiazd. Naprawdę bardzo miło mi się zrobiło na sercu, że było tak wspaniałe, magiczne miejsce postać. Rozumiem, że ono nam wszystkim dobrze służy, nie tylko dla klubów filmowych, bo rozumiem, że tutaj musi taki istnieć dla tych wszystkich instytucji, które się tutaj mieszczą, ale miejsce jest naprawdę wspaniałe i muszę się robić bardzo, bardzo dumnie. Tutaj Pani mówiła, że robicie te stoły wielkanocne i bożonarodzeniowe, a które robicie robić bardziej, które są łatwiejsze do zrobienia. Odpowiem.
Pani Marszałek, wszystkie są miłe, przyjemne dla pracy. Dlatego, że możemy my pokazać to, co potrafimy. Przede wszystkim dekoracje przepiękne, coraz bardziej nowoczesne, albo też potrawy, te, co kiedyś nasze babcie, nasze mamy robiły. I nowocześniejsze też. Także smaczne, przepyszne, że każdy na pewno to potwierdzi. A kiedyś może zaprosimy panią i pani mnie pogadzi i przyjedzie na taki stół, gdzie wystawne stoły możemy pokazać, bo zawsze jest to w innej gminie. Tak się dzielimy, tak pracujemy, współpracujemy z paniami przewodniczącymi z terenu, bo nie mamy szefowej, jesteśmy sobie sami szefowymi, demokratycznie. Każda pani odpowiada za swoje urzędy gminy, czyli robimy się z tym bardzo dobrze zgadzamy. Jest nam z tym dobrze i spokojnie, dogadujemy się i o to tu chodzi, żeby się dogadać. Dziękuję. To wspaniałe, że mamy współpracę, że nie musicie wybierać przewodniczącej, tylko prowadzi i organizujecie tyle wspaniałych rzeczy. Ale rozumiem, że ta praca związana z rzeczami kulturalnymi w tradycji, przygotowywaniem kontrakt, pieczeni to jest jedno, ale to bardzo ważne jest to, że możecie się tym razem spotykać i czasami też robić się coś dla innych, prawda? Bo to jest promocja waszych umiejętności, promocja regionu bardzo duża, tak? Bo to się robi znane i sławne, ale to, że możecie robić jeszcze te dodatkowe rzeczy, o których nie mówicie wszystko. Dokładnie, pani marszałek. A jak często się pani spotykają? Różnie. W zimie więcej, latem troszeczkę mniej. Więcej pracy jest w pory. Mam taki motor, panią Basię. Można z Państwa ręce. Są przyjęcie. No dobrze, bo to jest teraz pani wiemy, porozmawiać, zrobić coś razem. I wyjść czasem z domu, prawda? I zajmować się rodzinę. To też jest bardzo z takiej monotonii codziennego. Pierwsza to wilkowa, jak powieść, żeśmy pierwsi wystawiali stół wielkanocny. Pani Basia mówi, no słuchajcie, dziewczyny stoją. Mówię, Boże, nigdy w życiu. Ale teraz jesteśmy z tego bardzo dumne, że możemy w tych stojach wystypować. I teraz w niedzielę mamy dożynki z wieńcami również. Idziemy w tych stojach. U nas w parafii na Boże Ciało też cała obsługa, też w strojach. Ksiądz był bardzo zaskoczony, że tak potrafiłyśmy to zorganizować. No i co, no jest nam bardzo dobrze w takim gronie. No, często się spotykamy, Dzień Matki, Dzień Kobiety, dużo takich imprez. No jest nam bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Różne kolory do celi. Czy to jest do poszczególnego? Jak to było? W zależności od koła. W zależności od koła. Kilka kół ma cztery koła, mają takie same i każde nasze koło ma cztery komplety. Także jest 30. Tak. My wiemy, które z którego. Także tutaj na przykład po sąsiedzku to mamy równe stroje, jak nam zabraknie czwórka, no to prosimy o pomoc sąsiedzką. Ja myślę, że warto by było zapytać panów też samorządowców, mam tutaj takie docenki.
jak ze swej strony postrzegają aktywność pani, gospodyń, jak wykorzystują tą współpracę, a także na ile wspierają, wspomagają, a jeszcze może jakie są plany co do dalszej współpracy z tak prężnymi kołami, jakie w powiecie sępowańskim się rozwijają, do tych kół jest coraz więcej. A muszę też pochwalić pani marszałek, że coraz więcej młodych pań jest przewodniczącymi i angażuje się w pracę, czyli jest już ta wymiana pokoleniowa. Młode panie występują. Ja tak naprawdę byłam na 80-leciu koła gospodyń w Pelotowie i taka młoda, śliczna blondyneczka wyszła i już jest przewodniczącą. Myślałam, że to może szkoła ponadgimnazjalna, a to pani, która prowadzi koło, angażuje się i rozwija całą działalność kobiet w całej miejscowości, ale także pięknej i prężnej. Może pan samorządowcy teraz parę słów od siebie. Słuchajcie, to powiedzcie, tutaj się widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że to się rozwija, że wszystko idzie dobrze, ale co by było jeszcze potrzebne? Co byście chcieli zmienić? Bo to jest ciekawe do rozmowy, bo jak już się chwalimy, bo to jest pochwalone, jak się chwali, co jest dobrze, to jest bardzo przyjemne, może to co by było jeszcze potrzebne, może byłoby zmienić, bo jak macie taką siłę i tak jesteście dobrze zorganizowani, to można bardzo dużo. To znaczy, żeby te słynne pieniądze, gdzie wszędzie bragnie, to rezygnujemy z nazwy Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz powoływania stowarzyszeń z kontami, tak żeby można było pozyskać no, jakieś tam te kwoty, bo to zupełnie inaczej z takim kimś się rozmawia, jako stowarzyszenie, bo jako Koło Gospodyń Wiejskich po prostu przylepione gdzieś raczej i dlatego coraz więcej na bazie kół gospodyń wiejskich powołuje się stowarzyszenia, w skład których wchodzą te koła. I jako ta nazwa taka cząstkowa zostaje, ale głównie tak jak ostatnio powołałyśmy na bazie Rady Gminnej Sośna, powołałyśmy Stowarzyszenie Kobiet Serca Wsi. Ale wszystkie koła, które są, czyli 11 kół, wchodzi w skład tego stowarzyszenia. I już mamy swoje konto, wójt nasz jest bardzo zadowolony, że ułatwiono tak. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Jak będzie na konto. Także tak to wygląda, a nie wiem, jak to będzie. Pani marszałek, pani poseł, szanowni panie. Cóż można powiedzieć? Jeżeli chodzi o działalność kół gospodyń wiejskich, no to przede wszystkim trzeba się chwalić. Trzeba się chwalić rzeczywiście zapałem, pomysłowością i gotowością niesienia pomocy, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, są to takie grupy, na które na pewno każdy burmistrz, wójt może każdej chwili liczyć. Ja może odniosę się do takiej bardzo krótkiej historii. Niedawno, bo 15 sierpnia w Wiguni, w gminie Więcbork, jeden z mieszkańców rok temu podjął wyzwanie 366 maratonów w 366 dni. Jako gmina podjęliśmy się organizacji tego ostatniego biegu, żeby pomóc osobie, która rzeczywiście dokonała czegoś niesamowitego. Przyjechała, można powiedzieć, śmiało, że elita biegaczy długodystansowych z całego kraju. I w tej organizacji rzeczywiście bardzo duży wkład pracy to panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W tym wypadku panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wituni stanęły na wysokości zadania, a myślę, że gdyby to mierzyć skokiem optyczce, to myślę, że rekord świata spokojnie byłby pobity. Także jest to okazja, żeby podziękować wszystkim paniom za ten wkład, za tą pomoc, za to, że zawsze możemy na was liczyć. Natomiast czego brakuje? Brakuje jak zawsze tego najbardziej trywialnej rzeczy, ale myślę, że to nie czas i miejsce, żeby w tej chwili o tym dyskutować, a
Na pewno można na Pani liczyć i myślę, że to jest najważniejsze. Także ja ze swojej strony myślę, że w imieniu wszystkich tutaj nas, samorządowców, jeszcze raz wszystkim Paniom bardzo dziękuję. Mamy talerze, naczynia, to wszystko mamy i cieszymy się z tego, że Pan Burmistrz nam to tak zaoferował, że mamy świetlicę, to za to dziękujemy, bardzo dziękujemy, bo nikt nie wie, my możemy się spotkać tam. Mamy też wieczorki, robimy sobie taneczne, ale czego by nie? Przecież mamy mężów czy sąsiadów i możemy się zabawić. Dziękujemy za wszystką tą współpracę, Panie Burmistrzu, bo naprawdę Pan nam pomaga, ale Panie Starosto, my o Panu też myślimy. Też, bo przecież prezenty, które są dane Paniom z wystawy stołów,
to dziękuję za to. Naprawdę dziękuję, bo te się Panie cieszą, a przede wszystkim promują się. I dlatego bardzo dziękuję Panie Starostwo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam oprócz tych świetlic jeszcze podkreślić, że te rad sołeckich też są ważne, bo też wspierają, wspomagają nasi różnego rodzaju aktywność i działalność. Również tą działalność rozrywkową, kulturalną, ale również szereg inwestycji prawnych, które są niezmiernie istotne. Ale tutaj muszę w tym momencie się pochwalić Pani Marszałek, że obwodnice Kamina i Sępólna Gdańskiego, które tak kończyliśmy od wielu lat, pojawiły się w programie budowy dróg krajowych i autostrad, ponieważ to są obwodnice, które przebiegają na drodze 25 w drodze krajowej i informacja w ostatniej chwili, program się pojawił i idziemy tutaj kromkiem brawa, ponieważ jest szansa funkcjonalizować się w naszym. I to jest dla nas powód do dumy, do radości, dlatego że jest szansa też dzięki tym obwodnicom na rozwój miast, naszych małych miasteczek, ale też wsi, bo to są też miejsca pracy. A jak są miejsca pracy, gdzie są zadowoleni, szczęśliwi, chcą się bawić. I wówczas koła gospodyń urządzają wieczorki, są chętne do tego, żeby się aktywizować, bo mają energię, bo mają siłę, bo wszystko się dobrze w życiu i zawodowym i osobistym układa. Więc no, mamy swoje takie malutkie sukcesy, z których niezmiernie się cieszymy, mamy sukcesy i sportowe również, więc w tym okresie też godzinami opowiadać o tym, co się wydarzyło. Ostatnie ważne wydarzenie, które tak świętowaliśmy też, to infrastruktura sportowa z budżetu ministra sportu i turystyki, otrzymaliśmy pieniądze na budowę tarpanów, na przykład na wierzchni tarpanowy. Wcześniej zbudowaliśmy z budżetu, ze środków z MPO bardzo ładną halę sportową, widowiskowo-sportową, łącznie z mowy nawiedzionym, powiedziane jest przepiękne, też nie było też wykorzystane. Mamy ścieżki rowerowe, które łączą gminę Więcport i gminę Sępólna. W tej chwili jesteśmy na etapie właśnie też przygotowywania się do budowy ścieżek rowerowych w gminie Więcport. Więc przed nami jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Mamy też powiatowy szpital. Dziękuję bardzo. Mamy powiatowy szpital, który też budowa, którego się rozbudowa ukończyła. Tutaj bardzo wspierał nas marszałek województwa. I 17 września jest uroczyste otwarcie szpitala, ponieważ uruchomione są nowe sale operacyjne i również powiększona kubatura szpitala. Myślę, że będzie to ku lepszemu wykorzystaniu dla mieszkańców i pacjentów. Zresztą mamy wczoraj odbierałam ze szpitala właśnie, ponieważ miałam problemy z sercem. Więc jest tutaj naprawdę dużo, dużo się dzieje oprócz tego, oprócz działalności Pani, która jest dla nas niezmiernie cenna i ważna. To właśnie taka działalność już bardzo, bardzo twarda, mówię tutaj o twardych inwestycjach, które jeszcze są w planach, ale które już mamy też za sobą. Myślę, że tutaj jeszcze, że Pani by chciała coś powiedzieć ze swojej strony, może z poszczególnych kół, bo tak trochę sobie teraz przygłaszczyłam, ale chciałam wykorzystać ten moment, żeby to powiedzieć. No i oczywiście żłobek, do którego za chwilę pójdziemy, bo to jest, Pani Marszałek, pierwszy żłobek w Sępólnie, w ogóle nie było nigdy takiej instytucji. Mało tego, okazuje się po 2 latach, że żłobek jest na nowym i trzeba to rozbudować. I już są pieniądze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zbudowę żłobka o kolejne 20 miejsc. I do 31 grudnia Pan Burmistrz musi tą budowę zakończyć, bo w lutym już wiem, że przychodzą dzieciaczki. A rodzice już się cieszę. I muszę tylko powiedzieć taką historię krótką. Kiedyś stałam na ulicy i panie strasznie lamentowały, bo żłobek był zamknięty. To teraz w czasie wakacji. Okazało się, że to był jeden tylko dzień, ponieważ to był wolny dzień za 15 sierpnia, ale uśmiechałam się dlatego, że stwierdziłam, że rzeczywiście dotychczas tego żłobka nie było i trzeba było sobie radzić. A w tej chwili, jak się to dobro pojawiło, to jakże ono jest ważne i potrzebne i jak całkowicie dezorganizuje funkcjonowanie rodziny, jak na jeden dzień żłobek został zamknięty. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo to też jest nasze takie wspólne dziecko, które bóla trochę nam się rodziło. Ale udało się, bo pieniądze z programu Maruch, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zarówno na budowę, jak i na wyposażenie. I muszę się też pochwalić, że to jest jeden z najlepiej wyposażonych, najlepiej prowadzonych żłobków w Polsce.
objęcie nie wojewódzkie, ale państwo, pani marszałek. Więc jest powód naprawdę do dumy. Mamy tutaj wspaniałych włodarzy. Wszystkie gminy świetnie ze sobą współpracują. Wszyscy burmistrzowie razem z panem wójtem z tej gminy na urlopie. Pod kierownictwem pana starosty, który bardzo się stara integrować wszystkie gminy, bo to jest bardzo ważne. Są małe gminy, tych gmin jest tylko 4, ale ta współpraca, to wzajemne wspieranie się jest mniej istotne. Co miesiąc panowie spotykają się na konwentach i czasami mnie też zapraszają. Uważają, że powinnam się pojawić i czymś wesprzeć swoją, jakąś działalność swoją osobą, to też jestem zapraszana i chętnie uczestniczę. To na razie tyle, ile to już pamiętam, ale teraz może pani jeszcze by coś ze swojej strony, może się czymś pochwalić, czy może coś przekazać, czy jest okazja do... Ja jestem przewodniczącą w Wałdowie i będę się zawsze pani, i starsi i młodzi teraz doszli już do koła, do naszego koła i my w zimie spotykamy się tak raz w tygodniu na takich spotkaniach. No panie sami zaproponowali, żeby przyjść, spotkać się, no bo nie chcą siedzieć przy telewizorach w ogóle i wieczerny, przepisy różne przynoszą i starszych książek i ze zeszytów, już takich, że naprawdę nieraz nie możemy przeczytać i patrzymy, co to może być, nie? Bo takie inne nazwy przekształcamy i panie są bardzo zadowolone. Tego, że tak całą zimę sobie chodzą, podpatrują jeden od drugiego i różne rzeczy robimy. Mamy swoje naczynia, bo mamy dom kultury, ośrodek kultury, tak tam w wiosce, też pięknie zrobiony, zagospodarowany, bardzo się z tego cieszymy i razem z panią kierownik z domu kultury współpracujemy. Oni występy, my jedzenie robimy, teraz właśnie mamy w sobotę festyn i jutro idziemy na godzinę 13, zbierają się kobiety, robimy bigos, taki swojski, placki pieczemy. Każdy coś przyniesie troszeczkę, od Rady Sołeckiej trochę, tutaj dostaniemy pieniążków i po prostu tak sobie radzimy. Dziękuję. Ja jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wilkowa. No, od samego początku, jak się założyliśmy, 27 lat. Nasze koło liczy 23 osoby, mamy piękną świetlicę, piękną pozarządą, ładną kuchnię. No i teraz też na etapie robienia mięców, wczoraj robiliśmy wieniec stoszynkowy do Radańska. I tak jest, jutro gotujemy bigos, który będziemy częstowali na dożywkach w Radańsku. No i tak się zbieramy. Organizuje zabawy taneczne, jakieś wieczorki, no i również od czasu do czasu mamy jakiś dzień matki, dzień kobiet, czy w tym stylu. Dziękuję bardzo. Ja jestem przewodniczącą w Świdu, jestem organizatorką, no też spotykamy się i no tak w miarę możliwości. Ostatnio też dość często, bo robimy wieniec na drużynki, które będą się w niedzielę, no coś tak, że... Ja jestem przewodniczącą Koła Gospodyń w Radomsku. Mamy w tym właśnie roku dożynki, organizujemy pracę na wyserze w stronie Moc. Nie ma nas dużo pani w tym kole, bo to jest mała wioseczka. Dużo tych starszych pań już odchodziło, młodych. Przeważnie są panowie z nami kawalerzy, z nimi. Skąd brać? Tak, się nie chcą. Swoją świetlicę, tam się spotykamy, organizujemy jakieś wieczorki, dla dzieci organizujemy też różne spotkania, żeby mieć rodzin dziecka, jakieś rajdy rowerowe, podchody zrobiliśmy w wakacje dla wszystkich dzieci, trochę ze sponsoringu, trochę ze wsi, no i tak staramy się jakoś po prostu, żeby to koło działało. Jest to niedużo, to prawda, no ale staramy się, żeby to działało. Witam, jestem przewodniczącą Kadzie Uczciany. Promujemy chlebek, właśnie mamy ten wiec u nas na świetlicy. Tak jak również inne kobiety, pieczemy różne placki,
te spotykamy się, no zimą jest to częściej, latem to wiadomo, żniwa. No i tak jak wszystkie kobiety też zajmujemy się, każda kobieta ma jakiś tam też pomysł na pieczenie jakiegoś placka. Spotykamy się, pieczemy ten chleb i tak dalej. Dziękuję. Ja jestem przewodnicząca koła Piasecznie i ja zaczynam dopiero. Jest mój pierwszy rok, więc nie wiem jak to będzie. Zobaczymy jak to się potoczy. No i mam nadzieję, że jakoś to będzie wspólnymi siłami. I pan, pani marszałek. Nazywam się Krystyna Raźna. Jestem z mojej miejscowości 200 osób. Jestem czwartą kadencję sołtysem. Drugą kadencję radną gminy Sośno. Mamy piękną świetlicę. Współpracujemy razem z kołem gospodyń. Mamy naczynia, mamy patelnię, także kuchnię mamy wyposażoną, także jak jest coś potrzeba, po prostu jesteśmy w stanie to zrobić. Ostatnio właśnie, żeśmy miały stół wystawiony wielkanocny. I teraz przygotowujemy, także zapraszamy panią marszałek na 13 do Sykniewa. Będzie dzień żurawia. Będziemy promować, tak ogólnie powiem, piesinę. Także serdecznie zapraszamy. Przewodnicząca koła Rogalin. No tak jak każde koło, znamy też piękną, wreszcie doczekaliśmy się świetlicy, znamy własną kuchnię, też naczynia i tam gotujemy, spotykamy się raz w tygodniu z kulicami, szydełkujemy, na drutach robimy, no tak ten czas spędzamy. Nie w dużym gronie, ale spotykamy się. Dzień dobry. Nazywam się Mirosława Grzesiak. Pochodzę z malutkiej wsi z Koraczewo. Niecałe 150, chyba 147 mieszkańców, 50 kominów, tak zwanych. Ale 4 lata temu odnowiłyśmy koło gospodyń wiejskich tak na zwariowanie po prostu. Zwołałam dziewczyny, przyjdźcie, zobaczymy co będzie. No i się zaczęło. Łącznie darcie pierza, pełno zdjęć, pełno tego pierza, festyny. Dogadałyśmy się z Radą Sołecką. Organizujemy przynajmniej 2 festyny, autentycznie, z własnym suftem. Wykorzystujemy oczywiście pomoc z Domu Kultury, a nie potrzebny, z Domu Kultury Sośna. No to przybiłość, no ludzie. Także nie tylko to, że bawimy się same tam tutaj. To znaczy moje panie, ja nie mogę się pochwalić, że mamy gary, że mamy kuchnię. Przykro mi, nie jesteśmy chyba typowymi babami. Nie interesuje nas takie ciągłe siedzenie, bo mamy wyznaczająco w domu. Ale na festyny, czy na takie małe jakieś tam spotkania, tak, ale naszym marzeniem nie jest kręcenie czegoś tam w tych domach. Staramy się zorganizować w innych sprawach. Między innymi wracamy do historii na naszych terenach. Potrzeba nam trochę pomocy, no mam nadzieję, że będzie z panem z kamienia tam się chyba spotkam, ze śladowcami tam w sprawie naszych, znaczy no naszych cmentarzy będących teraz na naszych terenach no zapomnianych. Przykro to wygląda, smętnie. Już myślę, że już na tyle jesteśmy bogaci i wiedzą, życiem, praktyką, doświadczeniem, że możemy już popatrzeć nie tylko w te przysłowiowe dary, ale co się dzieje obok. Żeby było coraz ładniej w tych naszych wioskach. Chociaż już można powiedzieć, że na tych przejazdówkach wygląda to super. I dobrze byłoby, żeby tak było dalej. No i to tylko tyle mogę powiedzieć. Przepraszam wszystkie panie, że nie mamy tych darów, ale 13 września faktycznie
startujemy z Gęsiną, startujemy być może z Brukwianką, jak urośnie na polu i więcej nie będę mówiła, bo zdradzę krótkie tajemnice. Do zobaczenia. Ja przepraszam, bo wiem, że wszystkie panie chciałyby się pochwalić, ale my już dzieci czekają w żłobku, a dzieciaczki malutkie za chwilę pójdą lulkać. I nie będziemy mogli pani marszałek pochwalić się naszym młodym, najmłodszym, najpiękniejszym pokoleniem, a bardzo bym chciała jeszcze ten żłobek pokazać dzieci i oczywiście rodzice tam czekają też maluszków. Także bardzo panie dziękuję. Przepraszam i bardzo dziękuję za to spotkanie. I myślę, że jeszcze jakieś wspólne zdjęcie byśmy sobie zrobili z panią marszałek, prawda? Ale pytam pani przewodnicząca, jeżeli ktoś chciałam. Dziękuję pani poseł za to, że pani zaprosiła panią marszałek tutaj do nas, bo to naprawdę historia i to trzeba w kroniki ująć, bo jak najbardziej. Przede wszystkim chciałam też podkreślić to, co wspomniał pan burmistrz, że koło gospodyń wiejskich na terenie gminy Sępólno, gdzie odkopane jest Toruniu, istnieją ponad 100 lat. Mamy też kółka rolnicze, o których nie zapominam, bo my mamy gminny związek, kółek i organizacje rolników na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie, a ja sama muszę się przedstawić, pochodzę z Rutowa, jestem 30 lat przewodniczącą koła gospodyń wiejskich. Od 30 lat również śpiewam, teraz w sierpniu minie 30 lat, jak śpiewam w zespole na takim wiejskim, początki były bardzo trudne. Muszę wspomnieć trochę o działalności tej kulturalnej na wsi, bo to było tak przeciwnie, bo początkowo trochę naśmiewali się, no gdzie tu babcie chcą śpiewać, no ale myśmy upadli się jednak, bo w ostatnim zespół były to lutowianki, które są lutowianie, ponieważ mamy też i pana na trudno, żeby był lutowianką, bo jest lutowiany. Więc muszę to również podkreślić i jeszcze raz bardzo dziękuję za to rodzinne spotkanie, za to rodzinną atmosferę. Dziękuję pani poseł, dziękuję pani marszałek. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie i się pani nie martwi, że pani nie gotuje, jak się pani spotyka z zadatkami. Trzeba robić także inne rzeczy. Każdy ma inne spotkania, robić to, co lubi, a rzeczywiście odkrywanie historii i dbanie o to, żeby było ładnie, bo u nas to jest piękne zadanie, więc róbcie tylko to, co lubicie najbardziej, tak? Bo powinna być demokracja i różnorodność, że to będzie najciekawiej. Tak? To proszę się tym nie przejmować. Dzień dobry, ale was przytrzymam.
otrzymaliśmy naprawdę, ale podobno jest to najlepszy żłobek w Polsce, więc musiałam to zobaczyć. I najpiękniejszy. To prawda? Witamy Panią Marszałek. Pani Marszałek, to jest Pani kierownik. Pani Marszałek, naszym centrum. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj Panią tutaj u nas gościć. Zanim oprowadzimy Panią po naszym Centrum Małego Dziecka, chciałabym tylko powiedzieć, że to miejsce też powstało z inicjatywy rodziców, którzy słyszałam, że to rodzice chcieli. Tak, wręczyli na ręce naszego Pana Burmistrza petycję o tworzenie właśnie takiego miejsca dla rodziców i dzieci. I właśnie przy ogromnej współpracy naszego samorządu, jak i Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom i też rodziców właśnie. I podobnie jest już za małe. No jest już za małe, dlatego chcemy rozbudowywać. No to dobrze. To znaczy, zapraszam serdecznie. Ja wiem, że jesteście umęczeni wszyscy bardzo, a dzieciak już... O której chodzisz spać? No późno, teraz już późno. Skończył się czas, że dzieci chodzą wcześniej spać, prawda? Niestety teraz wakacje to tym bardziej, nie? Wojtuś! No. Zwierzątka, są dzieci, dziadkowie, babcie. To trzeba naprawdę go wspierać. Tym. Mamy duże przyrost gminy. Oprócz tego właśnie jeszcze rodzice mają plan rozwojowy, w którym właśnie raz w roku otrzymuje dziecko właśnie taki dyplom z osiągnięciami, sukcesami, jakie dziecko tutaj nabyło. I taki dyplom właśnie trafił na pamiątkę do dziecka. Po tych latach ma. Tak, może wrócić do zapraszam na najmniejsze dziecko. Dzieci mogą być w 20 tygodnia, no teraz mam dziecko najmłodsze, to jest 7-miesięczne. No to widzę, że te starsze, które jeszcze nie śpią. Które nie śpią, tak. Dają rodzicom go. Przystosowania do wózka, także to kwestia wygody też, nie? Bo i dziecko jest za bardzo spokojniejsze. I może mamie w oczy patrzeć cały czas. A to taki cycuch mamy, że spać bez dziecka. Bo cycuch mam się też przytul na bliżej. No. Ale to któregoś dnia przestanie budzić i przestanie wózka. Ale to tak trochę jeszcze... I się czytuje do taty. To szybko mija, tak ten czas leci. No tak, kiedy po prostu spać. Ale też informacje dla rodziców, bo nie odbyć śniadanie. A jakie jest zaangażowanie rodziców? Bo mówisz, że rodzice bardzo dużo. Tak, oni nawet oprócz tego, że złożyli petycję na ręce burmistrza, czyli przyczynili się do powstania tego miejsca, tak nawet uczestniczyli w procesie budowy pokażę łazienki, które mają elementy dekory. Które pokonywała mama. Panie, widzę, że tak przyjaźnie ubrany. To jest logo naszego centrum. Rodzina. Mamy butelki związane z różnymi tworzywami, czy to groch, czy właśnie nakrętki, pomponiki. Tutaj też mamy skrzynię z dzieci poznają światło przez różne zmysły. Dotyk, zapach, smak. Ale też właśnie tutaj mam też... Ale widzę, że tam takie dzieci, że nie chcą opuścić żłobka i cały czas mają swoje zajęcia. No to nie przeszkadza, nie światło. Przyjaciele wspomagają.
lokalnych w głosowaniu. Czym więcej głosów zebraliśmy, właśnie otrzymaliśmy pieniążki na stworzenie tego miejsca. W tym roku położyliśmy miękką nawierzchnię, która amortyzuje upadek. Jest tutaj z projektu lokalnego działania, który też napisaliśmy. I rodzice angażują się w proces tworzenia tego. I właśnie udało nam się coś takiego innowacyjnego dla dzieci stworzyć. Tam mamy bordel sensoryczny, gdzie są kwiaty, rośliny zapachowe, ale też zioła, sensoryczne nakrętki, kostki, kwiatło. A jak się zmieniło, to dzieciom i wiele osób na tym spadło.
naprawdę pamięciach. No miejmy nadzieję, że będzie się rozbudowywać ten człowiek. Jak musi być większy, to znaczy, że jest dobry, to żeby znowu nie był za duży, bo nie będzie takiej atmosfery. No, ale zapotrzebowanie jest. Jest. No pięknie. Bardzo się cieszymy właśnie, że rodzice nam zaufali poprzez te działania, które prowadzimy. Zobaczcie, ile dzieci. To wy jesteście na tych zdjęciach. Znajdziesz się na tym zdjęciu? Klarka, gdzie jesteś? Gdzie są twoje dzieci? Szybciutko. Tutaj widzę koleżanki. No. Gdzie wszystko zdajesz? Tak, Klara, nie. Zobaczcie, to jest. Są i Klarka też. Piękne zdjęcie. Piękne. Tylu absolwentów można powiedzieć. Tak, coraz więcej. Coraz więcej. Chcieliśmy też bardzo podziękować pani Wielkowskiej, pani poseł, bo ona bardzo... Tak, bo bardzo dużo wsparcie, mamy taki tak jesteśmy na Fińskiej i Polskiej Obrównej Sprawie miejsca. Ale piękne, że to jest takie wypuszczone, że poszło w sztampę, że takie są inne chłopcy związania. To szaleć, że jest to wyraźnie. To, że rodzice nam opowiadają, ale dużo czerpiemy z dzieci. Tak naprawdę to one nam mówią, co jest dla nich dobre. Obserwując ich, wiemy, że na przykład samodzielności było pokazane. Nie, ale to było bardzo ciekawe. Same chcą decydować o tym, co chcą mieć. Też bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować pani poseł. Dziećmi za wspólne tworzenie. Naprawiaj się, bo już jesteś teściową, to nie tylko bardzo dziękujemy. Ojej, dziękuję bardzo. Zawsze, zawsze dobre słowa. Zobacz, masz dziękuję się. Panie, dziękujemy, nie będziemy wam to robić za mężem. Dobrze, witamy pięknie pani marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska dzisiaj w Symfonii Krajeńskim wraz z panią poseł Iwoną Kozłowską. Pani marszałek, pierwsze pytanie, jaki jest cel tej wizyty? Ja od kilku miesięcy jeżdżę po Polsce i szukam ludzi i miejsc niezwykłych, bo ciągle słyszę, że w Polsce się nic nie udaje, nie ma ludzi kreatywnych, nie mamy się czym pochwalić, a te wizyty pokazują, że za mało wiemy o sukcesach w Polsce, sukcesach ludzi, którzy sami wpadają na pomysły i tworzą rzeczy niezwykłe. I na przykład to przedszkole tutaj powstało w taki sposób. Rodzice chcieli przedszkola, mieli wyobrażenie, jak to żłobek. Rodzice chcieli mieć wyobrażenie, jak ten żłobek powinien wyglądać i wspólnie z władzami udało się to zrealizować. I rzeczywiście ten żłobek robi wrażenie, a także wrażenie robi zaangażowanie rodziców i ta bardzo dobra atmosfera, która tutaj panuje i widać, że te dzieci, mimo że przyszły z rodzicami po raz drugi dzisiejszego dnia do żłobka, czują się z nim, w nim świetnie. To jest taka moim zdaniem modelowa placówka. Widać, że to jest już żłobek naprawdę XXI wieku, ale powstał dlatego, że ktoś uwierzył, że takie rzeczy można w Polsce zrealizować. Pani marszałek, padło dzisiaj takie sformułowanie z ust pani poseł, że to jest najlepszy żłobek w Polsce. Czy pani by to potwierdziła? Z tych, które widziałam w moim życiu, na pewno tak. Dobrze. Wcześniej mieliśmy spotkanie z przedstawicielami samorządu i kół gospodyń wiejskich. Jak wrażenia? No znowu bardzo dużo energii, bo rzeczywiście dzisiaj widać, że te organizacje, czy organizacje pozarządowe, czy koła gospodyń wiejskich, to jest taki wielki potencjał, bo rzeczywiście najwięcej inicjatyw
w samorządach powstaje z inicjatywy tych ludzi, bo oni wiedzą, co chcą zmienić, wiedzą, jak to chcą zmienić, a jeżeli jest dobra współpraca, to można dokonywać cudów. No, dom, tutaj to Centrum Kultury i Kino naprawdę robi wrażenie. To także jest taki, można powiedzieć, że można to patrzeć z zazdrością, jak może wyglądać taka instytucja kultury. I właściwie, gdzie się nie jedzie, to ciągle są takie perełki, o których nie wiemy, bo my jako Polacy nie chwalimy się naszą Polską lokalną. Nie pokazujemy tego, co jest, co zostało zrobione i za mało mówimy. Za mało jesteśmy z tego dumni, a ja wydaje mi się, że o tym trzeba mówić. Bo jeżeli ja słyszę, że w Polsce likwiduje się instytucje kultury, a tutaj widzę coś takiego, naprawdę to każdy kraj europejski silnie rozwinięty chciałby mieć taką instytucję u siebie, to przecież trzeba o tym głośno mówić i to pokazywać. Czyli Polska w ruinie? Zdecydowanie nie. Znaczy Polska jest naprawdę bardzo nowoczesnym, obywatelskim krajem, gdzie ludzie biorą inicjatywę w swoje ręce i robią rzeczy niezwykłe. Tylko ci ludzie nie narzekają, nie biadolą, tylko robią, a że są skromni, to się nie chwalą, więc musimy ich pokazywać i o nich mówić. Dobrze, pani marszałek, za tydzień referendum, ale tak ono tak troszeczkę chyba uciekło. Niewiele się na ten temat mówi, niewiele się na ten temat dzieje. Mam wrażenie, że ludziom, z którymi rozmawiamy, brakuje informacji. Ludzie nie wiedzą, czy JOW-y są dla nich lepsze, czy nie. Dlaczego Sejm nic w tym kierunku nie robi? Dlaczego partie polityczne nic w tym kierunku nie robią? Partie prowadzą własne informacje na ten temat, ale ja powiem, te referenda i to zapowiedziane na 25, to są moim zdaniem referenda, które nie do końca wspierają demokrację, a trochę robią taki zamęt, bo zbliżamy się do wyborów parlamentarnych, które powinny być najważniejsze, a ludzie dostają kolejne pytania i te pytania tak naprawdę trochę są bez składu i bez ładu, bo co tak naprawdę obywatela obchodzi funkcjonowanie instytucji państwowej. Oni chcą wiedzieć, czy lasy będą chronione, jak będą działać, co ich obchodzi działanie instytucji, a dostają takie pytanie, czy chcemy, żeby ta instytucja była zachowana w taki czy inny sposób. Więc ludzie nie rozumieją, o co chodzi polityką, dlatego powinniśmy wrócić do tego, że referenda są naprawdę do najważniejszych pytań. I ci, co pamiętają nasze referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, wiedzą, jak ważne było to pytanie, wiedzą, jak patrzyliśmy na frekwencję, jakie było nasze zaangażowanie, bo od tego zależał los naszego kraju, od tego, jak Polska się zmieni. A naprawdę, te pytania oczywiście są ważne, ale możemy równie dobrze zadać pytanie, czy chcemy szczepić dzieci, ale czy to znaczy, że jeżeli większość ludzi odpowie, że nie, to znaczy nie powinniśmy ich szczepić i pozwolić im chorować. Za podejmowanie decyzji bierze się odpowiedzialność. Politycy, posłowie, podejmując pewne rozwiązania, biorą za to odpowiedzialność. W takim referendum nikt odpowiedzialności za te rozwiązania nie bierze. Dobrze, ostatnie pytanie, pani marszałek, ale jeszcze też przy referendum, bo wyobraźmy sobie o to taką sytuację, że ponad 50% ludzi pójdzie na to referendum, czyli ono będzie ważne i większość się opowie za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Czy już 25 października będziemy w ten sposób głosować, czy Sejm zdąży już tą reformę przeprowadzić? Sam pan doskonale wie, że od odpowiedzi na pytanie referendalne do zmiany systemu głosowania daleka droga. Sejm musiałby przeprowadzić stosowne zmiany, stosowne ustawodawstwo, więc to by była taka tylko recenzja Polaków, czy chcą jednomandatowe okręgi wyborcze, ale gdyby pan zapytał przeciętnego Polaka, oni nie bardzo wiedzą, jaki model chcieliby. Oni na pewno chcieliby, żeby zaangażowanie poszczególnych ludzi i możliwość wyboru ludzi z zewnątrz była większa, ale jednomandatowe okręgi wyborcze, które sprawdziły się w Senacie, sprawdził się w bezpośrednim wyborze wójtów i burmistrzów, w takim mówieniu w tej chwili dla większości jest niezrozumiałe. Dobra, dziękujemy bardzo pani marszałek.